Państwo, zapowiadanie pierwsi goście. Dzisiaj tych gości będzie bardzo dużo, więc posłużę się moją kartką, żeby nie pomylić, żeby się nie obrazili, żeby nam wcześniej nie weszli. Piotr Jusiak, organizator akcji dla Zuzy i Małgorzata Lisiecka, dyrektor Galerii Yes. Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowym dniu, bo to właśnie dzisiaj zaczynamy już Bezmiar Wrażeń. Dzisiaj w Szkole Baletowej przy ulicy Gołębiej 8 rozpoczyna się akcja charytatywna dla Zuzy, dla małej 5-letniej dziewczynki, która od samego praktycznie od narodzin potrzebuje opieki, potrzebuje rehabilitacji i właśnie po to wszystko wy robicie, żeby jej jakoś pomóc, żeby pomóc rodzicom, prawda? Tak, żeby przede wszystkim dzięki pomysłom, jakie mamy, chcemy dostarczyć i przygotowywać takie wydarzenia na takim poziomie, aby przyciągnąć znacznie większą rzeszę ludzi, którzy chcieliby przyjść, obejrzeć to, co przygotowujemy, zanurzyć się w takiej refleksji nad takim codziennym życiem i tym samym otworzyć swoje serca, no i portfele, aby wesprzeć nasze działania w tym, żeby pozyskać środki na dalsze leczenie i rehabilitację Zuzanny Szacen. To wszystko pięknie brzmi, ale co konkretnie przygotowaliście? Czym wasza akcja różni się od wielu akcji charytatywnych, z którymi mamy do czynienia praktycznie w każdym tygodniu, w każdym dniu? Powiem szczerze, że nie wiem, czym się różni, bo jakoś nie śledzimy szczególnie tych poczynań innych działalności charytatywnych. Natomiast na pewno staraliśmy się przygotować podczas tej trzeciej edycji coś wyjątkowego i niewątpliwie wyjątkowy jest dzisiejszy wieczór, który będzie właśnie na dziedzińcu szkoły baletowej, która sama przestrzeń już jest na tyle wyjątkowa, że to, o czym pomyśleliśmy i wspólnie z Gosią zorganizowaliśmy, no to ten pierwszy bezmiar wrażeń, który odbędzie się tam, bo będzie to krótki fragment spektaklu przygotowanego przez ogólnokształcące liceum baletowe. Będzie pokaz od couture Justyny Waraczyńskiej-Warmy z przepięknymi wokalizami Johnny'ego Popiela. Do tego będzie na zakończenie również wzruszający fragment spektaklu przygotowanego przez Bartka Rozewicza i Justynę Dudę, współpracujących. Bartek jest tancerzem Teatru Polskiego, Justyna jest niepełnosprawnym tancerzem, którzy mają wspólny, tak, i to jest naprawdę dość wzniosłe wydarzenie. Myślimy, że dostarczymy ten naprawdę szeregu wrażeń wszystkim, którzy przyjdą, bo dzięki temu myślimy, że docenią nasze zaangażowanie wszystkich ludzi, którzy się przyłączyli do tej edycji, do pomocy nam w zorganizowaniu tego wydarzenia na dziedzińcu i no, otworzą się na to na tyle, że będziemy mogli dzięki pozyskanym środkom zarówno dzisiejszego dnia, jak i jutrzejszego pozyskać te środki na dalsze leczenie. Wyjątkowa też na pewno będzie biżuteria. Biżuteria właśnie z Galerii Yes, która będzie tam prezentowana, którą będzie też można wylicytować. Tak, będzie wystawa naszych takich głównych artystów. Myślę, że biżuteria artystyczna będzie dobrze się komponowała w tej przestrzeni razem z wystawą, z pokazem Justyny Waraczyńskiej-Warmy, ponieważ jej stroje są bardzo unikatowe i oryginalne, również będzie oryginalna biżuteria. No i przygotowaliśmy szereg niespodzianek. No właśnie, czy można takie stwierdzenie zaryzykować, że dzisiejszy dzień to jest taki bardziej kobiecy, bardziej taki subtelny dzień, natomiast jutro Pomagram w klubie Reset przy ulicy Burzyńca to jest taki właśnie bardziej męski wieczór? No, możemy pokusić się o takie porównanie, aczkolwiek myślę, że wśród mężczyzn na pewno nie brakuje ludzi na tyle wrażliwych, którzy no, znajdą również jakieś emocje w tym dzisiejszym wieczorze. Natomiast na pewno jutrzejszy koncert rock and bluesowy jest bardziej męski, chociażby z tego faktu, że trzy zespoły, które tam grają, no może z wyjątkiem Doktora Bluesa Soul Revision Band, gdzie będą tam dwie przepiękne instrumentalistki, które grają w tym zespole, tworzy jednak trzon męski. No i rock and blues no, może okazać się, no, myślę, że również takim kierunkiem, który zainspiruje też kobiety do tego, żeby przyszły. Także
myślimy, że zarówno płeć piękna, jak i nasza, nie mówię brzydsza, znajdzie coś dla siebie, zarówno jednego. Dzisiaj przewidzieliśmy niespodziankę dla panów, też mamy męskie sukienki przygotowane. Dobrze, to za chwilę do tego powrócimy. W tym momencie państwo widzą zdjęcia właśnie Zuzy. Zuzy, dla której państwo również mogą dołożyć coś, mogą państwo jej pomóc. Dzisiaj koncert, dzisiaj bezmiar wrażeń, wszystko dla Zuzy. Wy znacie Zuzę, bo już po raz trzeci organizujecie akcję charytatywną właśnie dla niej. Jakby pani mogła opowiedzieć, jaka Zuza jest na co dzień, jak pani w ogóle odbiera Zuzę, jak odbiera jej rodziców? Znaczy, ja tego chcę sprostować, że ja dopiero pierwszy raz biorę udział w tej akcji, bo niedawno w sumie poznałam Zuzę, jakieś pół roku temu, ale no Zuza jest wspaniałą dziewczynką, promienną. Z tych rehabilitacji, w tym wszystkim, jak ona sobie radzi, jest bardzo silną dziewczynką tak naprawdę i bardzo uśmiechniętą i bije od niej taka pozytywna aura. Myślę, że możemy się od niej uczyć takiego właśnie pozytywnego spojrzenia na świat. Która dotyka nas wszystkich jednak tak, niewątpliwie, bo to jest... Ona jest motorem całej tej akcji, dlatego tak dobrze nam się współpracuje i robi to wszystko, bo jak się ją widzi, to się chce robić ją dosłownie. Piotrze, a ty czegoś nauczyłeś od Zuzy? Takiego przyziemnego spojrzenia na to, co dzieje się dookoła mnie. Myślę, że Zuza czy dzieci takie wyjątkowe, do których Zuza należy, rodzą się po to, żebyśmy nie zapominali i nie patrzyli tylko na czubek własnego nosa. Bo tak naprawdę od nas wszystkich wystarczy niewiele chęci, dobrej woli po to, żeby tym ludziom, dzieciom takim jak Zuza w jakikolwiek sposób pomóc. I tutaj nie mówimy o tym, żeby nie wiadomo jakie kwoty pieniędzy przekazywać w sytuacji, kiedy ludzie nie mają tak naprawdę na to, żeby sami jakoś godnie żyć, ale myślę, że w takich działaniach, w kolektywie ludzi, którzy naprawdę po prostu nie liczą się z czasem, który poświęcają na to, zaangażować się, przygotować coś fajnego, iść, myślę, że to jest zdecydowanie lepsze, łatwiejsze, prostsze, być może prostsze niż chodzenie na przykład i szukanie pomocy u indywidualnych osób. Myślę, że takie działania, organizacja tego typu przedsięwzięć, myślę, że jest też bliższa takiemu spojrzeniu społecznemu na tego typu działanie, o czym na pewno będzie mówiła Sylwia Brzostowicz, przedstawiciel Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, której to Zuzanna jest podopieczną. Właśnie, za chwilę sobie porozmawiamy, tylko jeszcze z wami skończymy. Mnóstwo dzisiaj atrakcji, bezmiar wrażeń i dzisiaj, i jutro. Jakbym mógł poprosić jeszcze o takie uściślenie, co konkretnie dzisiaj i co konkretnie jutro. Od jutra to jest, myślę, najbardziej Piotr. A panią poproszę od wymienienia, co dzisiaj zobaczymy w szkole baletowej. No, dzisiaj w szkole baletowej, w tym takim kulturalnym, artystycznym wydarzeniu będziemy mogli zobaczyć występ dzieci ze szkoły baletowej, króciutki, ale na pewno ciekawy. No przede wszystkim piękny pokaz mody, takim haute couture nietypowy, więc też są przewidziane specjalne choreografie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, nie tylko stroje, ale same przedstawienie, jako przedstawienie. I, no i będzie też na końcu występ Polskiego Teatru Tańca. To co już mówiliśmy, dwójka, fragment spektaklu, bardzo ciekawy, wzruszający i to już będzie zamknięcie. Także oprócz tego oczywiście będzie pokaz też biżuterii, także będzie można obejrzeć biżuterię z galerii jest i myślę, że będzie też czas na rozmowy i na podsumowanie tego wszystkiego. Ja pamiętam, że jak na początku się widzieliśmy, to baliśmy się o pogodę. Rzeczywiście przez ten tydzień pogoda była fatalna. No proszę, nawet pogoda jest dla Zuzy, dopisuje. No dlatego nie wierzyliśmy, że będzie dobrze. Słonecznik jest symbolem jak gdyby od samego początku tej akcji i myślę, że też nam w jakikolwiek sposób pomaga na to, żeby pogoda w dniu dzisiejszym, zwłaszcza jeżeli robi się plener, do którego należy ten dziedziniec szkoły baletowej, no mógł, pogoda nie popsuła nam szyków, ale i na to byliśmy przygotowani. No właśnie, jutro mamy pomagram. Jutro pogoda tak naprawdę nam w niczym by nie przeszkodziła, w niczym by nie zaszkodziła, bo klub Reset przy ulicy Burzniczej 5 jest zadaszony i tam nawet jakby lało padało, nic nam się nie stanie. Co jutro właśnie usłyszymy w klubie Reset? Jutro wystąpią trzy zespoły. Zespół The Company, złożony, który w tym składzie gra stosunkowo niedawno, bo niespełna 2 lata.
Natomiast no, są to utytułowani muzycy, którzy naprawdę już mają ogromne doświadczenie sceniczne w różnych projektach. Zresztą wśród nich są również i osoby, które są z wykształcenia muzykami. Także no, tutaj tu jest naprawdę doborowe towarzystwo. Zespół, o którym wspomniałem wcześniej, Dr. Blues, Soul Revision Band, to jest zespół, który tegoroczny laureat Rawa Blues Festiwalu, czyli najbardziej prestiżowej nagrody w Polsce, jeżeli chodzi o ten kierunek muzyczny, no, który w szeregach którego no, już jest no, chociażby frontman, założyciel Krzysztof Rybarczyk, który jest również założycielem formacji Wielka Łódź, grająca od 1984 roku. Oprócz tego jest wiele utytułowanych naprawdę muzyków, tam, przy którym no, ogromny szacunek i wyrazy podziękowania za to, że oni chcieli dołączyć się do tego koncertu i wystąpić w nim. No i trzecim zespołem jest na tle jak gdyby tych dwóch zespołów stosunkowo młody band działający w Poznaniu, choć prężnie, zespół Rust, hard rockowa formacja utrzymana w takiej stylistyce lat 70., 80., no, którym tutaj nie sposób nadmienić, że już 3 czerwca zagrają w finale eliminacji do tegorocznego przystanku Woodstock. Wybrany to jest zespół z 780 kapel, które zgłosiły się w tym roku do tego przeglądu. Także myślę, że ten dobór, oczywiście on nie był przypadkowy, bo to było bardzo przemyślane, dlatego rock and bluesowy, dlatego zróżnicowany pod względem muzycznym, bo Dr. Blues prezentuje taki korzenny blues rodem z Stanów Zjednoczonych. The Company jest formacją taką rockową, no i tutaj mamy hard rock, także wszystkie odniesienia i myślę, że naprawdę ludzie w różnym przekroju wiekowym będą potrafili znaleźć tam te dźwięki, które będą im sprzyjały. Poza tym to jest ogromna dawka pozytywnej energii, bo to też w tym wszystkim chodzi. Dokładnie. Trzymamy kciuki za zespół Rust, trzymamy kciuki za Was, trzymamy kciuki za Zuzę i też trzymamy kciuki za Państwa, żebyście Państwo wybrali się właśnie dzisiaj do szkoły baletowej, bądź też jutro do klubu Reset, a najlepiej jakbyście się Państwo wybrali i tu jednocześnie. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Za chwilę porozmawiamy z Sylwią Brzostowicz z Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą oraz z Bartkiem Raźnikiewiczem i Justyną Dudą praktycznie na ten sam temat, bo to oni również zaangażowali się w pomoc dla Zuzy, ale zanim to zrobimy, to teraz jeszcze Państwa muszę ostrzec. 10 czerwca, czyli za 21 dni, pierwszy gwizdek na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, ale jednocześnie to będzie dzień protestów w Poznaniu. O co chodzi demonstrującym? O tym już teraz nasz materiał.